nadchodzi człowiek szpadę! Pilnujcie Jacka! Ale dzisiaj nie jest moja kolej! Słuchaj się, mamy! Katapulta! Znowu się spotykamy! Zdelegalizowali nas, pamiętacie? Ale my chcemy zwalczać zło! A niech nie będzie! Albowiem życie to walka. To nie znaczy, że jesteście... Proszę? W jednym serialu tak było. Pewien potentat ma do nas romans. Interesują go same super sprawy. Chcę, żeby superbohaterowie wrócili na scenę. Potrzebna nam elastyna. Pakotek. Jasne, zajmę się dziećmi, nie ma sprawy. Równania drugiego stopnia to teraz nie tak się robi, tato. Zobacz, jest taka nowa metoda i... Nic mnie nie obchodzą nowe metody. Po co to wszystko zmieniać? To okay, matematyka. Okay, dobrze, pewne zasady są święte. W całej Lulilandii luli się już lulają. Leżą w łóżeczkach i chrapią jak... Przyszły! Nic by z tego nie było, gdybyś mnie tak świetnie nie zastąpił. Muszę dać sobie radę, żeby ona dała radę. Bo tylko razem damy radę. Co za jakieś... Dzikie jest to dziecko. To ostatnie ciasteczko, rozumiesz? A, znowu zaczyna! Nie w rękę, co cię karmi! I nie ma mocniej dwa. W przyrodzie rodzicielstwo jest aktem poświęcenia. Poświęcenia wszystkiego. A łapska umyłeś? Ale mydłem? Nie kapie z nich? Co jest? Tylko kluski zielsko samo? Kto wziął tylko zielsko samo? Matka! To co? Nie będziemy w ogóle o tym gadać? Że co? No wiesz, że w szafie jest trup. A gdzie tu jest szafa? Mówię o pracy mamy. Najwyższy czas wyrównać rachunki krzywd. Z waszą pomocą przywrócę superbohaterów do łask. Musimy zmienić wasz wizerunek w oczach opinii publicznej. Do tej roli idealna będzie pani. Idealniejsza? Ode mnie? Niech żyje równouprawnienie! Pakotek! To ja ten, posiedzę z dziećmi. Robi, tato. Pani kazała stosować nowy wzór. Co to znaczy w ogóle nowy wzór? Matematyka jest jedna. Dobra, już, wynaleźć... wylutuj ojciec! Wzór to wzór! Halo? Cześć, kotek. Jak tam dzieci? Wszystko bardzo świetnie. Aha, dostała okresu dojrzewania. A Jack Jack? Pisne żywe srebro. Co za jakieś... A mam ciuciu. Matko jedyna. Ciu. Wow! Ej, czym wy go karmicie? Sama już nie wiem, o co tu chodzi. Żeby pomóc rodzinie, muszę ją porzucić. Żeby ratować prawo, muszę je łamać. Kochanie, idź za ciosem po to, żeby nasze dzieci nie musiały tego robić. Dziękuję, kawalerze. Gwałtowne utlenianie? Co to niby znaczy? Dym i płomienie, moje dziecko. I nie ma mocniej dwa. Uwaga, przerywam program, aby nadać ważny komunikat. Przebierz się, akcja będzie wartka. Będę pędził jak wiatr. Co? Nic nie będziesz pędził! Nie w moim domu! I have never felt closer to my mom. In the exact same place that she was all those years ago. Only this time we know who the father is. You're pregnant. Yeah, I am. Last night, I was taken. Typical, isn't it? You wait 20 years for a dad and then three come along at once. You're my mom, and I love you so much. Time has been most cruel to you, sir. In your case, age becomes you, as it does the tree, the wine, and cheese. Look into his angel eyes. Look at your hypnotized. Don't I can do this. If I can just be as brave as my mom was back then. I was cheated by you. I'm Bill. And I I'm think Donna. You know when. The world is wide.
So I want to make some memories. Mind. It must come to Can I help? Look at me now. She's missing her man. Will I ever Which one? But I suddenly lose control. We only just met. And you're not that kind of girl? Absolutely not. Usually. Just one look and I can hear a bell ring. One more look and I can hear a bell ring. Hold on, girls! She wasn't scared. She could do it because she wasn't alone. She had me. We can't tell anybody about the baby yet. I just told Bill. Yeah, and I told Harry. I told many, many people. Why did I ever let you go? Mamma mia, here I go again. Let's get the party started. Grandma, you weren't invited. That's the best kind of party, little girl. I should not have let you go. FBI, show me your hands! You okay? Yeah, I'm good. Just a little nervous. Wow, you look very handsome. I just don't want to screw it up, you know? You have been preparing for this meeting for 6 months. You've got this. Let me ask you guys a question. Daddy loves who? Me. Daddy loves who? Me! Exactly. Daddy's gonna go make that bacon. Gross. Mr. Sawyer, is your family enjoying their stay? Very much so. They're shocked you gave us the entire floor. After your security assessment, what do you think of the building? With all due respect, he's a glorified security guard. Please. The Pearl is the tallest, most advanced building in the world. You've built a vertical city, but you've brought with it every single safety and security challenge that I could think of. We thought this floor was empty. So did I. Not only have you brought them all indoors, but you've trapped them 240 floors in the air. No one really knows what would happen if things go wrong. But I'm just a glorified security guard, so what the hell do I know anyway? What's going on? The 96th floor is on fire. You're gonna be just fine, I promise you that. No! Daddy! Tell me, how much do you love your family? If we're gonna get out of here, you're gonna have to tell me the truth. There's a reason they chose this building. My family is the only thing that matters to me right now.